Though if I hadn't had that dagger hidden about me at Magdalen, that could have been us. Where did you hide that dagger anyway? Wouldn't you like to know? Hej, witam wszystkich, z tej strony Arquel. Właśnie dzisiaj będziemy wkraczać do tej świątyni, oto. Zaraz ją użycie. Albo i nie, bo widzę tu jakieś przejście. Ja pierdzielę. Coś mnie choroba bierze. Zginiona świątynia. Co my tu mamy? O, jakiś worek ze złotem. O, jakiś trup. Just what I always wanted. Dobra, po drodze będziemy go słuchać. Albo zatrzymie się na chwilę. Don't understand. I don't understand. The ritual was correct. On my calculations it should have been. And what did it say up at the shrine? Three ingredients. Oh. I must have miscalculated. Okej, okay, jakaś tam zagadka będzie. Dobra, zobaczymy co my tu mamy. O, tu jest coś do stania. Łysy. Skoknij no się stary tam. Ups, przez przypadek zszedłem. Dobra. Złoto. Złoto. Jakiś kościotrup. O, więcej złota. Dobra, jakiś kwiatek, pióro i żywica. Dobra. Ło. Teraz gdzie ja jestem? O, no dobra, mamy kwiatek. Jeden z trzech składników. Trochę złota. O, tu jest kolejne przejście. O, kruk. Będzie pióro. Sorry, ziom, no ale... No i pozwolę sobie zgadnąć, że tu będzie ta żywica. Dobra, no za pierwsze mamy zanieść te trzy rzeczy. Co mi powie? Halo? No cholera, mam wszystkie trzy rzeczy. Co jest? Pewnie muszę coś jeszcze z tym zrobić. Albo te pióro ma być jakieś gładkie. No okej, okay, no to jakoś się postaramy coś zrobić z tymi składnikami. Ten tryb coś mówi, że coś się pomylił, że coś mi nie pasuje, chociaż miał trzy składniki. Czyli to pewnie jeszcze nie koniec. O. O, jak super. No to teraz zobaczymy. Coś słyszałem, jakiegoś skubańca tu.
Jest tam. Oh fuck. Jeszcze zdążył mi wpieprzyć, no. Skubaniec. No ale ja muszę, kurde. Oko mu strzelić, no. Do dupy. Od razu powiem wam, że dzisiejszy odcinek będzie długi, więc się trochę naoglądacie. Będę starał się teraz robić jak najdłuższe odcinki. Nie mam po prostu za wiele czasu, więc jak już coś będę robił, to tak 14-minutowy odcinek będzie wtedy. Ten będzie miał około tam 13 minut. Może 12, coś w tym stylu. Dobra, rozwiążemy tą zagadkę i spieprzamy do tej świątyni. Kurde, jeszcze tych więźniów pieprzonych uwolnić, a nie? Dobra, zaraz będziemy strzelać w to oko. Nice, nice. Już mam trochę tych kryształów. O, łysy skubaniec. Coś znalazł? No, tutaj złoto, złoto. A, i taki średni ten łuk jest trochę. Wydaje mi się, że mam lepszy. Ach, miałem nadzieję, że tędy będę mógł wyjść. No cóż, trudno. Lecimy na Szczecin. Czy może się wrócić? Jeszcze porozglądam się, czy czegoś nie ominąłem. Może jakaś kasa gdzieś leży. Tu jest ten trup. Tutaj tam kasa leżała. Tu też nic nie ma. Tu też nic. No dobra, no to jak nic nie mam, to trudno. I otwieramy kolejne drzwi. Chyba że... teraz mam dylemat. Nie no. Idę dalej. Do sklepu zajrzę później. Co my tu mamy? O! Nice. Smocza łza. Ach, póki nic się nie dzieje. Powiem wam, że wyszła bardzo fajna gra polskiej produkcji. Nazywa się Dead Island. Jest to gra tak... coś w stylu, nie wiem, no... w sumie nie wiem, jak ją opisać za bardzo. Musicie sami sobie się przekonać, jak to wygląda, co tam się dzieje. Ona będzie kosztowała bodajże 80 zł w normalnym sklepie. Więc bardzo wam polecam ją kupić. Co mnie na przykład zainteresowało w tej grze? Zainteresowało mnie to, że tam można grać z przyjaciółmi w czterech. Czyli typ kooperacji. A w takich grach rzadko się to zdarza. No, w sumie teraz coraz częściej. O Jezu, ale go rozwalił. No, więc tak jak mówię, no polecam wam tą grę. Z tego co póki co widziałem, to nawet jest nawet fajna i warta tych 80 zł. I zawsze możecie sobie tam pograć z kolegami, nie? To jest w sumie najważniejsze. Frajda jest. Nie ma to jak po prostu pozabijać sobie trochę zombiaków. Mnie to zawsze najbardziej, kurde, kręciło. Zabijanie sobie zombiaków. No i tyle, no. Koniec już o Dead Island. Polecam wam ją cholernie. Zobaczę, kurde, jak będę miał trochę kasy, to od razu ją kupuję. No i zrobię let's playa, nie, z kolegami. Zobaczę, jak to będzie wyglądać. No dobra, wracamy do gry. Mam ratować więźniów i nie pozwolić się wagarom zbliżyć do tego rogu, który jest na prawo. O cholera.
Ten pieprzeniec właśnie uleczył jednego z nich. Ła. Cholera, nie dojdziecie do rogu, pieprzyńcy. Spokaj. Pięknie. Nice. Ten tu płacze, Boże. Dobra, idziemy dalej. Cholera, coś czuję, że my tutaj trochę będziemy długo siedzieć. On da się tu do góry dojść? A nie, da się bez sensu. No i kolejne obozowisko. Mam już trochę za. Kurde, za mało gram. Ach, właśnie, nie wiem czy mówiłem na początku, ale odcinki będą... Oh fuck. Gdzie jest ten pieprzony ruch? No dobra, nieważne, już zatrąbili. Tak jak mówię, odcinki teraz będą trochę rzadziej robione. Niestety, no... Chodzę do szkoły, do pracy, na siłowni, no... Nie mam czasu, no. Jak jest jakaś wolna chwila, to naprawdę, no... Nie myślę o tym, żeby coś nagrywać, tylko po prostu spotkać się z kolegami. I tam sobie z nimi pogadać, nie? No dobra. To na dzisiaj kończymy ten odcinek. Do zobaczenia... no nie powiem, jak zwykle już wkrótce. Trochę będziecie czekać na kolejny odcinek, no ale... Myślę, że będzie warto. W końcu skończymy tą grę. No i wtedy zaczniemy tego Dead Island. Ja myślę. No to trzymajcie się, na razie, do zobaczenia.